Cześć, witajcie, jestem Super 090 i zapraszam was na kolejny odcinek z Let's Playa, tym razem AZ090 Cup. Jeszcze raz przepraszam was za taką durną nazwę. Tutaj wpuścimy Grzkrojca. Myślę i Kela spuścimy, wejdzie Kelce na ławkę rezerwową, a tak chyba skład ok, tak jest. No i cóż, zagrajmy. Poprzedni mecz przegraliśmy 3-2 u siebie niestety i musimy zagrać bardzo ofensywnie, ale będziemy zagrać oczywiście atak pozycyjny. W tym meczu rewanżowym sytuacja jest o wiele korzystniejsza dla gospodarzy. Wygrali pierwszy mecz na wyjeździe i awans mają już prawie w kieszeni. Benayoun. Musimy spokojnie to rozegrać. A tak. Błaszczykowski. Pięknie. Robi się niebezpiecznie. Dobrze. Kagawaj. Ryzykownie, ale udanie. Piękny Grzkrojc. Grzkrojc. Piłka wychodzi w pole. Jeszcze nie koniec. Mertesacker. Dobry, dobry początek tego spotkania. Gibbs. Uwaga. Skupmy się. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Ależ pięknie Błaszczykowski to zrobił. Bondoga. Kagawa. Stracił mnie, odzyskał. Kagawa, pięknie Lewandowski, szansa. Aj! Szkoda. Cóż za piękna akcja Borussii Dortmund. Gundogan. Aj! Chciał zaskoczyć. Nawet nie musiał się ruszyć. Uderzał. Szczek. Hummels. Gundogan. Arsenal jest drużyną, która spędziła najwięcej sezonów w Premiership. Rzeczywiście popularni kanonie. Jest szansa! Obronił, ale jest szansa na bramkę. Cusa! Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Arsenal rozpocznie od własnej bramki. Dobrze, dobrze. Gramy ofensywnie. To trzeba wygrać więcej niż 1-0, żeby awansować. Co nie będzie łatwe. Grzkrojc. Przy piłce gracz niezwykle wytrzymały, pracowity. Ale ładnie Kagawa odzyskał. Dobrze, teraz Lewandowski. Piłkę na skrzydle. Lewandowski. Lewandowski. Będzie strzał. Wybija, ale piłka w broń szczęsny. Strada piłki. Walka. Ryzykowna, ale udana interwencja. Przekazał piłkę partnerowi. Subotić. Kapitalna. No niestety, tracimy bramkę. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Niestety. Tego 4-2 mamy w dwóch meczu. Spojrzał, przymierzył. Musimy teraz 3 bramki strzelić, aby awansować. Grzkrojc. Pięknie Grzkrojc. Grzkrojc. Dobra, ale szczęśliwy. Dalej może być groźnie. No to niestety super ofensywnie. Mówimy, to jest ryzyko. Ale jak stracimy drugą bramkę, to będzie trzeba strzelić 3, aby była dogrywka. Dobre rozegranie. Pięknie będę. No, dobry odbiór po stracie piłki. Niestety. Za hura, chyba za mocno. Hura poszliśmy. To się nam zemściło. Lewandowski. Dobre podanie do Kagawy, ale nie otrzymał piłki w boisku. Poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Czerwono, a pięknie Szmelce. Brawo. Czyste, udane wejście na skrzydle. Gundogan. Aj, obok bramki, minimalnie. Minimalnie.
Mertesacker trzeba. Czy utrzyma się przy piłce? Spokojnie, oj, wracamy panowie, wracamy. Oj, brawo Hummels, brawo. I proszę, piłka w posiadaniu Arsenalu. Arszawin. Uwaga. Aj, Hummels, rzut rożny. I za chwilę Arsenal Londyn wykona rzut rożny. Oj, niedobrze nam się układa. Rewanż. Dobra główka. Aj, nie trafił doskonale. Wyszedł w powietrze, ale odrobinę. Ciut pomylił się w obrzeżu. Albo obrońca, tam było duże zamieszanie. Pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak, przy następnej okazji może będzie gol. Grosskreutz. Sprytnie się uwolnił. Nie, aj Grosskreutz, po co? Interweniuje obrona, po co? Odstawiając niebezpieczeństwo. Ostrzykowski walczy tam. Niestety. Hummels. No, ucieka obrońcy. Oj. Świetnie Benadium. Zagrał. Nic nie było, panie sędzio. Powstrzymani. Cóż my za błędy w obronie robimy? No ale szczęście, że nam się to nie zemściło. Ale będzie nadal na pewno próbował. Rennefeller. Hummels. Koniec pierwszej połowy powoli, a my niestety musimy strzelić trzy bramki. Grosskreutz walczy. Przegrał. Niestety przegrał ten pojedynek. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Grosskreutz straci piłkę. Ale rzut wolny. Gracz Arsenalu. Nie ma kartki, jest ewidentny faul, no i stają przed szansą. Strzał, rzut rożny. Interweniował, zablokował ten strzał. Piłka opuściła pole gry. My się strzelmy bramkę do przerwy. Jaj, no niestety, to jest Wojciech Szczęsny w bramce. Arteta, uważajmy, spokojnie. Brawo Piszczek, ale co z tego, jak no i źle podaje. Uj, no z tak nie. Daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Niechcący wcisnąłem. Niestety taką dogodną sytuację. Poszedł. Grebznowi bramkarz Arsenalu. Oj, niedobrze. Koniec pierwszej połowy. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort, że to rywale muszą gonić. Musimy trzy bramki strzelić. Wydaje mi się jednak, że do końca będzie ciekawie. No cóż, jedziemy dalej. Wszyscy na Emirates Stadium są już gotowi do rozpoczęcia drugiej części meczu. Kurowa. No, jeszcze kurowa walczy, ale Mertesacker jest lepszy. Walczmy trochę jeszcze. Sania. No niestety. Benayoun. Szkoda, że takie otwarcie słyszycie po raz pierwszy. Sania. Głos, a przegrywamy. Na razie przynajmniej. Robi się niebezpiecznie. Ale 2-1 też nam nic nie da, niestety zwycięstwo. A tymczasem mogło być 2-0 dla Arsenalu. Schmelzer. No. Strata i przy piłce nie klei się. Dzisiaj ta gra. Całe szczęście, że nie trafił. Nieprawdopodobne, zawsze strzelał tak dobrze. Subotić. Błaszczykowski. Błaszczykowski. Rzeka, gawa, pięknie. Kapitalne podanie. Ależ go zrobił. Czy to wykorzysta? Jest! Jest! Strzelamy bramkę. Shinji Kagawa. 57 minuta. Jest 1-1. No, tego, ale jeszcze dwie bramki musimy strzelić. Dużo i mało. Pokazał naprawdę wielki kunszt przy tej akcji. Uwaga. Dobrze. Van Persie. Czy jednak super ofensywny działa. Teraz okazja. Ale szczęście mamy. Szawin nie trafia. Weidenfeld. Subotić. Bender spokojnie. Sven Bender. Błaszczykowski. Out na BVB. Za chwilę wznowienie
linii bocznej rzut za. Kagawa, pięknie. Shinji Kagawa nie ma partnerów, ale wywalczył. I za chwilę rozpoczną od rzut rożnego. W końcu musimy dobrze wykonać rzut rożnego. Nowego gracza. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Wydawało się, że a jednak przejął. Jest Kreutz. Dobrze, dobrze napieram na rywali, ale... Chciałbym, żebyśmy szybko strzelili tą drugą bramkę, bo może być nieciekawie. Bardzo dobry odbiór. Rozkroić. Szczykowski, no niestety, powstrzymał. Przechwycili przeciwnicy. Rozkroić. Ładne podanie do Lewandowskiego, co z tego? Arszawin. Teta. Uważać. Pięknie Bender. Przeciwnicy stracili piłkę. 20 dobry minut. Na mamy połowie. Jeszcze tylko Błaszczykowski. Błaszczykowski. No i to... Czyste, udane wejście. Trzeba strzelić szybko bramkę, jeżeli chcemy awansować do tego finału. Aj! Piękne podanie do Błaszczykowskiego, nie? Już z tego się nic nie sklei, ale jeszcze może Gundogan. Piękne podanie. Udanie. Ale niestety. Ale dobrze, dobrze. Jesteśmy pod bramką. Atakujemy cały czas naszych rywali. Nie poddajemy się. Sven Bender. Błaszczykowski. Piłkarz Arsenalu nieczysto powstrzymał przeciwnika. Mamy szczerze wam będę strzelać rzutu wolnego. Rozkroić. Nieudany ten strzał. Trafia w mur. Szkoda. Muszę wytrenować ten rzut wolny. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Za fatalne podanie. Rzadko mi się tak zdarza zagrywać. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Nymfeller. No, będzie gol. Całe szczęście. Podobne. Nie ma bramki. To wprost nie do uwierzenia. Skupmy się. Słodycz. Piszczek. Bender. Błaszczykowski. Bender. Kagawa. Czy na tym poziomie nie można się rozpędzać? Bo nie wiem czemu, ale spędzenie nic nie daje. Świetnie teraz przerwał. Zdecydował się na strzał. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Kagawa. Powoli, powoli. Mecz zbliża się do końca. 5 minut, proszę państwa. No i wciąż nie ma zwycięzcy. Świetna współpraca. Szybko strzelmy, bo... No... Niestety. Obawiam się, że to jest nasz koniec. W AZ-090. AZ-090 Cup. Gervinho. Do kogo zagrywał? Out dla rywali. Rozkroić. Może trzeba jakieś zmiany wprowadzić. Nie wiem, że Błaszczykowski jest taki szybki, że zmienimy szybko. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Chociaż wątpię, żebyśmy dwie bramki strzelili. Perisic wejdzie za Rozkrojca i GC za Kagawę. No i mamy szansę Barriosowi. Czy zdąży zmienić 3 minuty? Niesamowite. Tylko 3 minuty. To może być decydująca akcja w tym meczu. Spójrzmy. Broni Weidenfeller, ale cóż z tego? Cóż z tego? Jeśli Arsenal wykorzysta ten rzut rożny, to wygra. Miała decyzja trenera. Zmiana i to aż 3 zawodników. Dobra główka! Znakomicie obronił tę główkę. Ostatnia szansa Arsenalu na zwycięstwo no w tym spotkaniu. Muszą wykorzystać przyznany im rzut rożny. Brońmy to, chociaż nie przegrajmy tego mogli meczu. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Barrios. Jest nadzieja. Barrios. Idealny przechwyt. Na jest! Coś niesamowitego. Czy zdążymy? Czy zdążymy strzelić tą decydującą bramkę? Bardzo mało czasu. No myślę, że ta bramka
może mieć decydujący wpływ ratujmy na przebieg tego meczu. Coś nieprawdopodobnego. Wydawało się, że remis jest pewny, a tymczasem strzelili bramkę, która daje im chyba zwycięstwo. Zwycięstwo, no, póki nic nie daje, niestety. Piłka dla Arsenalu. Arteta. Choć decydująca akcja. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Dobrze, teraz tylko wybić. No niestety. Wygrali półfinał. Niestety odpadamy z AZ090. AZ090K. Pasjonująca walka. No cóż. Zakończona. Aż wierzyć się. Ale popatrzmy na ocenę. Najlepszy Wajden Feller 7, Piszczek 6, 10, Koski 6,60, Lewandowski 6,60. Wyróżnił również Subotica i Kagawę. Arsenal szczęsny 80. No cóż, trzeba żyć dalej. Odpadamy z AZ090 AZ090. Sprawdźmy może, kto wygra ten puchar. Milan wygrywa 2-1, ale mam dobrą wiadomość inną. Robert Lewandowski zostaje królem strzelców tego turnieju. No cóż, ja się z wami będę żegnał. No i do zobaczenia. Na razie, cześć.